z firmą Sener współpracując będziemy prowadzić badania naukowe i będziemy starali się kształcić studentów, którzy będą mieć olbrzymią wiedzę w zakresie aerokosmonautyki i w zakresie techniki dronowej. My jak dotąd nie prowadziliśmy jakichś badań naukowych w tym zakresie, na przykład ruchu satelitów, nie prowadziliśmy badań w zakresie łączności, nawigacji, a trzeba by poszerzyć o zakres takich badań i włączyć do kształcenia naszych studentów także te zagadnienia dotyczące lotnictwa i kosmonautyki. Lotnictwo tutaj wiąże się ściśle teraz z tym nowym kierunkiem rozwoju obiektów latających nazywanych dronami, dronoidami. I kierunek taki, uważam, powinien zostać u nas otworzony. Jak go nazwiemy, to są w tej chwili różne pomysły. Może się nazywać tradycyjnie i takie kierunki w Polsce istnieją w trzech uczelniach: lotnictwo i kosmonautyka. To jest niewykluczone. Myślę, że stopniowo byśmy dochodzili do tego, tworząc pewne ścieżki kształcenia, specjalności, aż wreszcie kierunek. Może to też być bardziej związany z dronami. Możemy to nazwać kierunkiem takim jak systemy autonomiczne. To też będzie tutaj poszerzenie nie tylko o latające, ale systemy naziemne. To, co jest związane też z pojazdami autonomicznymi, one burzliwie się w tej chwili rozwijają i myślę, że taki kierunek może być też bardzo atrakcyjny.